Urbex to skrót od angielskich słów Urban Explorer bądź Urban Exploring, czyli takiego miejskiego eksplorowania. Akurat dzisiaj jesteśmy na obiekcie przemysłowym. Nie powiem gdzie, ponieważ jest to też cecha Urbexu. Nie dzielimy się tym, co zwiedzamy, w sensie konkretnej lokalizacji, właśnie dlatego, żeby informacja o takich obiektach nie dotarła do osób, które niekoniecznie będą to traktować tak jak my. O co chodzi w Urbexie? Urbex w sumie rządzi się dwoma i tylko dwoma podstawowymi zasadami. Pierwsze, nie zabieramy nic oprócz zdjęć, a drugie, nie zostawiamy nic oprócz śladów stóp. Można znaleźć na obiekcie różne ciekawe rzeczy z działania zakładu. Nie zabieramy tego do domu, nie kolekcjonujemy to. Jeżeli podniesiemy, zrobimy zdjęcie, odkładamy na to samo miejsce, żeby ktoś, kto przyjdzie po nas, miał też okazję to zobaczyć. Interesujemy się oczywiście historią danych obiektów. Ja o tym obiekcie wiem trochę więcej dzięki ludziom, którzy pracowali na tym zakładzie, u których dowiedziałem się wręcz u źródła, co to było produkowane, co było w jakim budynku tworzone i jaką drogę przebył produkt od budynku do budynku aż do eksportu. Co jest potrzebne do Urbexu? Podstawowymi rzeczami są przede wszystkim rękawiczki. Akurat ja mam swoje już wysłużone mechaniksy. Niezbędna dla mnie rzecz, no bo nigdy nie wiadomo, gdzieś trzeba wejść, się wskraść. Oczywiście nie wchodzimy do budynków, które są zamknięte na amen. Według zasady nie zabieramy nic, też nie niszczymy nic, więc nie wybijamy okien, przez które można wejść, nie wyważamy drzwi, nie niszczymy kłódek. Wiadomo. Dzisiaj akurat przy sobie mam plecak firmy Brandit. Jest to model US Cooper. Ze sobą wziąłem statyw, do którego idealnie ten plecak po prostu pasuje. Ma on 4 komory, 25 litrów. Fajny plecaczek miejski. Co jest dla niego super charakterystyczne, to że mole, do których ja tu mam przypięty akurat karabinek, jest wycinany laserowo. Dzięki temu plecak jest ciut lżejszy, ponieważ jednak mniej nici, mniej tych taśm grubych, a jednak materiał, który jest pocięty, super roboty. Wzmocnione plecy, wzmocnione ramiona, gąbka, która pozwala oddychać. Fajny plecaczek miejski i do takich eksploracji jest naprawdę idealny. Dlaczego w czarnym kolorze? Dlatego, że podczas Urbexu warto ubierać się w ciemne kolory. Szare, czarne, ciemnozielone, granatowe. Żeby być jak najmniej widocznym dla otoczenia. Jednak wchodzenie do takich budynków często jest po prostu zabronione. Jest groźne. Ubieramy się w stonowane kolory, żeby się nie rzucać w oczy. Mamy ze sobą jeszcze drugi plecaczek, który przyjechał razem z ekipą. Plecak firmy Highlander Forces 33 litry. Jest to już plecak nieco większy w porównaniu do poprzedniego, do plecaka Randita. W ten plecaczek spokojnie na 2 dni można się spakować. 2 boczne komory, 1 duża komora główna z klapą, siateczka u góry. Ten ma mole naszywane normalnie taśmowo. Co ważne i też zauważalne, ma bardzo szerokie ramiona, więc na dłuższą wycieczkę jest po prostu dużo wygodniejszy, nie wpijają się one w ramiona. Do takiej eksploracji urbexowej też fajne, jeżeli ktoś ma trochę więcej sprzętu albo gdzieś dalej po prostu jedzie, bierze ze sobą ciuchy też na przebranie, kurtkę, bluzę, no to rewelacyjny plecaczek. Konieczną, a wręcz niezbędną rzeczą, jeżeli chodzi o eksplorację takich budynków, jest światło. Warto mieć latarkę pod ręką, nawet jak się robi lekko ciemno. Nie wiadomo, co jest pod nogami, nie wiadomo, czy gdzieś nie jest jakaś dziura, żeby nigdzie nie wpaść. Światło to jest podstawa. Chciałem wam pokazać 2 rodzaje światełek. Jedną jest latarka firmy Highlander. Jest to zwykła, prosta latarka czołowa. Ma ona w sumie 3 tryby świecenia. Mocny, średni i ostrzegawczy, który mruga. Przy latarkach czołowych nie trzeba się nimi za bardzo przejmować, mieć zajętych rąk. Zakładamy sobie ją na głowę i tam, gdzie spojrzymy, tam mamy światło. Na pewno wygodniejsza. Latarka firmy Fox. Ta ma troszeczkę więcej bajerów. Oprócz takiej głównej latarki
która posiada tutaj żarówkę bodajże jednowatową. Także latarki takiej szerokiej, kempingowej lampki, która też może trochę bardziej szerszym strumieniem oświetlić tam teren. No i ta latarka ma jeszcze tryb, który świeci bardzo długo. Jest to tryb ostrzegawczy. 9 diod czerwonych, w razie czego na pewno ktoś nas zauważy. Dodatkowo uszczelki, wodoodporna, wykonana z aluminium, więc też lekka. Posiada także magnes. To jest też fajna sprawa. Przyczepić sobie gdzieś do ściany, do jakiegoś metalowego elementu, oświetlić jakąś rzecz, na przykład doświetlając do zdjęć. Więc latarki, niezbędna rzecz. Powiedziałbym, że bez rękawiczek, bez plecaka mógłbym wyjść. Bez latarki na urbex bym nie wychodził. Raz, że bezpieczeństwo, dwa, że przynajmniej coś widać.